Ta byczułka jest wygrana dla pieniędzy. Ta byczułka jest wygrana dla pieniędzy. Beautiful like gimbus in the sky. Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku Zapytaj Beczkę, czyli programu, który jeszcze nie, bo się przejęzyczyłem. A za to są same głupie filmiki. Zero internautów zobaczyło poprzedni odcinek i wyraziło jednogłośną opinię. Czyżbym słyszał w oddali pochód radosnych beczkowników, którzy świętują, że w tym tygodniu jest odcinek i nikomu nie pomagamy charytatywnie? To błąd, ponieważ ja nie pomagam. Wy możecie, na przykład przelewając hajs tutaj. To czyńcie, a my w tym czasie zaśpiewamy głośne. Jaką masz pracę? Jako człowiek, który odszedł z pracy, która polegała na graniu w darmowe gry całymi dniami i dostawaniu za to pieniądze, stwierdzam, że nie wiem. Jestem freelancerem, co jest eufemizmem bezrobotnego, co jest eufemizmem samozatrudnienia. A w przypadku samozatrudnienia, czyli zakładania firmy, możesz sobie sam zaznaczyć, jakie działalności chcesz prowadzić. Moim faworytem na tej liście jest wytwarzanie i dystrybucja koksu. Ja myślę, że po prostu jesteś dziwką. Właśnie tak sobie o tym myślę, że ludzie o blogerach, vlogerach i osobach publicznych, celebrytach, mówią, że to są takie prostytutki, że coś robią swoim ciałem w zamian za wynagrodzenie. Na tym polega każda praca na świecie. Czyż spocony górnik ze Śląska, który wraca szczęśliwy, daj Bóg, do domu i całuje żonę w czoło, zapomniałem. Czy on nie pracuje swoim ciałem? Czy zgorzkniały copywriter pracujący w korpo nie pracuje swoim ciałem? Wszyscy jesteśmy prostytutkami i wszyscy jesteśmy tylko wynajętymi od matki natury workami mięsa, z którymi próbujemy coś zrobić konstruktywnego, tworząc jakąś umowną wartość. Jezus Maria, jakie to jest ciężkie. Utknijmy ten wątek, ponieważ w Zapytaj Beczkę chcemy się śmiać, a nie popełnić samobójstwo. Mam pytanie z zakresu epistemologii. Czy poznanie jest wartością absolutną? Niestety ci nie odpowiem, ponieważ nie jestem epistemologiem, jestem fenomenologiem. Dlaczego jak jest zimno, to niemal wszyscy Polacy chcą, żeby było ciepło, a jak jest ciepło, to są wkurwieni? Można powiedzieć, że po prostu jako Polacy uwielbiamy narzekać, ale to jako żart jest zbyt banalne. Ja zawsze, kiedy jest ciepło, to nie tyle narzekam, co mam problem z cieszeniem się, że u nas w Polsce jest ciepło, ponieważ czuję, że to jest w pewien sposób oszustwo, że to nie jest ładna pogoda, to jest tylko zła pogoda, która jest tymczasowo przebrana za ładną pogodę, po to, żebyś poszedł sobie kupić kurwa shorty, leżak i przygotował się na to, że będzie fajna pogoda, a kiedy już będziesz wszystko miał, to wtedy nagle pierdolnie deszcz. I to jest to, jak działa w Polsce, tak? Nasz tragiczny los jest taki, że w Polsce, kiedy zaczynasz się cieszyć, że jest ładna pogoda, to ona właśnie wtedy postanawia się spierdolić. Dokąd codziennie rano środkami komunikacji jeżdżą ci wszyscy emeryci? A wyobraźcie sobie, jak głupio by nam było, nam wszystkim młodym, gdyby się okazało, że oni wszyscy nad ranem wracają z ciężkiego melanżu. O mój Boże, totalnie nie wiem, co się dzieje dookoła. Mam nadzieję, że po mnie nie widać za bardzo. Ci wszyscy ludzie młodzi się tak na mnie gapią, zastanawiają się, dokąd... Ja nie wiem, dokąd ja jadę. Czy to jest mój dom? Jak najtrafniej opisać internet? Czasem sobie myślę, jakbym to wytłumaczył jakiemuś polskiemu królowi średniowiecznemu, gdybym mógł cofnąć się w czasie. I zawsze dochodzę do wniosku, że cokolwiek bym nie powiedział, to spaliliby mnie na stosie. No, w Polsce bardziej to nabijano na pal niż palono na stosie. Nieważne, w każdym razie moja ulubiona definicja internetu polega na tym, że to jest źródło wiedzy, która została wytworzona przez praktycznie całą ludzkość od początku istnienia, w której nic nikogo nie interesuje poza zdjęciami śmiesznych kotów. Dlaczego na butelkowanych wodach mineralnych jest data ważności? Żeby było, że traktuję widzów poważnie, to sprawdziłem to na butelce tej oto wody mineralnej, która nie zapłaciła mi za to, że ją pokażę, więc jej nie pokażę. I okazało się, że faktycznie woda ma termin ważności. Czy to znaczy, że po tym czasie woda stanie się nieważna? I to jest kompletnie intuicyjne. Po prostu ta butelka wody za rok będzie kompletnie nieważna. Po prostu zapomnij o niej, idź ze swoim życiem, kup sobie następną, cokolwiek. Zostaw to tak. Jakie pornole lubisz? W teorii gier wideo, czy w ogóle game designu, w szerszym rozumieniu tego słowa, jest takie pojęcie jak pacing, czyli tempo. Jeśli chodzi o pornole, to znakomita większość ma drastycznie słabe tempo. Mamy 30 sekund wprowadzenia fabularnego, po czym przez 20 minut się ruchają. O ile fajniej by było, gdyby czasem scena seksu była dwuminutowa i nie musiała przechodzić przez wszystkie bazy. Ta odpowiedź, choć prawdziwa, jest chyba za poważna, więc po prostu może powiem, że lubię takie, gdzie na końcu koleś... Nawet sobie nie wyobrażasz, jak laski lecą na kolesi, do których na ulicy czasem podchodzi 12-latek z przeszklonymi oczami. Myślenie życzeniowe. W każdym razie, jak ostatnio przez granicę przejeżdżałem, to kurwy brawo biły. Dokąd leci Nyanket? Na koniec tej tęczy, która mu wychodzi z dupy. Ostatnio obejrzałem 10-godzinną
wersję Nianketa, żeby się o tym przekonać i tam to dokładnie było pokazane, tylko nie pamiętam w którym momencie. Krzysiu, dlaczego łysi mają respekt na onkologii? O, żarty z raka. Śmieszne do czasu. Krzysiu, czemu jak idę na basen, to jedyne cycki jakie widzę, to męskie? Jest taki kultowy tekst z Basza, że gdybym był dziewczyną, to nie wychodziłbym z domu, tylko bawiłbym się cyckami. Więc może po prostu niektórzy mężczyźni uznali, że je zapuszczą, jakkolwiek zapuszcza się cycki, ale niestety zostali oszukani przez los, ponieważ okazało się, że owłosione nie są aż takie fajne. Dlaczego gdy mój żółw ma pełną miskę żarcia, to sra do niej i wpieprza trociny? Nie wiem, ale jak przeczytałem żarcie, gówno i trociny, to mi się skojarzyły płatki musli. Co sądzisz o teorii strun i wielowymiarowości wszechświata? Czy Beczka powinien teraz a. spędzić kilka tygodni na zgłębianiu tego tematu, żeby opowiedzieć żart, który zrozumieją trzy osoby spośród jego widzów? B. pokazać pana Kurczaka. Wasze głosy zdecydowały. Widzicie? Właśnie w ten sposób powstaje współczesny internet, a wy narzekacie, że poziom mediów jest coraz niższy. Patrzcie, w co klikacie i wtedy narzekajcie. Czy to nie dziwne, że najpierw po kąpieli wycieramy tyłek ręcznikiem, a potem twarz i to tym samym ręcznikiem? Częściej robimy to po kąpieli, więc przynajmniej w domyśle dupa powinna być czysta. Co, nie myjecie dupy pod prysznicę? Czemu niektóre psy robią białą kupę? Mówiłem się z administratorem, że będzie jeden żart o kupie na odcinek i to jest to. Ty golisz się w miejscach intymnych. O, jestem jak Warszawa, z jednej strony wola i ochota, z drugiej brudno i Włochy. Ohoho. Jak zawsze powtarzam, prawdziwy mężczyzna goli jaja. Tak naprawdę nigdy tak nie powtarzam. Ale nie idźmy w tę stronę, ponieważ nie zależy mi na tym, żeby kilkadziesiąt tysięcy osób wizualizowało sobie moje miejsca intymne. Bum, właśnie to zrobiliście, ha! Krzychu, dlaczego ludzie około 40 piszą w internecie jak nastolatki, na przykład siema? Siemasz to ma być nastoletni slang? Jak się bawicie? Morowo. Czy Sasha Gray i Łysy z Brothers to najlepsze możliwe połączenie? Proponuję taką zabawę w internecie. Będziemy brać tytuły bajki z serii Żwirek i Muchomorek i zamieniać Żwirek i Muchomorek na Sasha Gray i Łysy z Brothers. Jak Sasha Gray i Łysy z Brothers pomogli Rusałce? Jak Sasha Gray i Łysy z Brothers nie wiedzieli, co się dzieje? Jak Sasha Gray i Łysy z Brothers wieźli cztery duże kamienie? Jak Sasha Gray i Łysy z Brothers sadzili nasionka? Jak Sasha Gray i Łysy z Brothers jedli kaszę? Przemyślenia niekrytego krytyka Sasha Gray i Łysy z Brothers. Krzysiu, czemu zawsze rodzice mówią, byśmy zjedli mięso, abyśmy zostawili ziemniaki? No ale co, ziemniaki to jest historycznie jedzenie dla świń, a mięso to jedzenie dla dinozaurów. Więc czym wolisz być? Świnią? Czy dinozaurem? Jak uniknąć kaca? Bardzo prosto, wiesz, wystarczy nie pić. Kiedy zapytaj Beczkę? Kiedy zapytaj Beczkę? Kocham was. Co się robiło 17 lat temu? Chodziło się na internet do ludzi, którzy byli w tej elicie, któraś miała do niego dostęp. I grało w Diablo. Pamiętam, jak pierwszy raz poszedłem do kafejki internetowej zagrać w pierwsze Diablo. Okazało się, że żeby połączyć się z Battle.netem, trzeba było ściągnąć patch, który zajmował jakieś 2 megabajty. Ściąganie patcha zajęło 55 minut z mojej wykupionej godziny na grę. Przypomnij sobie tę historię następnym razem, kiedy będziesz narzekać, że co to za gówno, że ten film na YouTubie z 1080p mi się przycina! Tenis, pindol, pisiol, siusiol, fiut, chuj, pała, ptaszek, pytąg, paruwa i tak dalej. Po jakiego grzyba mam tyle określeń na jedną rzecz? To daje ogromną leksykalną swobodę polskim raperom, którzy, o dziwo, wcale nie korzystają w ogóle z tego asortymentu. Bo w polskim rapie w ogóle brakuje tego nurtu nawijania o własnym k***asie. Obecnego niemal od zawsze w twórczości amerykańskich raperów. Weźmy na przykład utwór rapowy Bitches on my dick. Po polsku? Dziwki na moim fiucie. To nie brzmi kozacko. Albo linijkę z utworu Danego Browna pod tytułem Outer Space. I'm a motherfucking motherfucker, fucking on your mother with two rubbers, I do fucker. Przetłumaczcie to sobie, korzystając z wszystkich leksykalnych możliwości języka polskiego i spróbujcie to potem zarapować i brzmieć przy tym poważnie. Gdzie są najtańsze dziwki? Nie wiem, czy są gdziekolwiek najtańsze, bo myślę, że polska prostytucja już od dawna wpadła na pomysł zmowy cenowej i wprowadzenia wspólnych standardów cen, które tak naprawdę budują cały ten rynek i powodują, że wszyscy mają co do garnka włożyć. Pod tym względem polska prostytucja jest dużo dalej niż polscy youtuberzy. Co by było, jakby nikt pod odcinkiem nie zadał ci pytań? Płaciłbyś do końca życia na cele charytatywne? Płaciłbym tak, jak się umówiliśmy, dopóki nie odrosną mi włosy. Ale spróbujcie, tak? Dogadajcie się w te kilkadziesiąt tysięcy osób, żeby nikt się nie złamał. Mniej ludzi napisze tym
Większe prawdopodobieństwo, że jego pytanie wejdzie do odcinka? Droga wolna, zróbcie to. Czemu kiedyś harcerze byli patriotami, którzy walczyli o Polskę, a teraz napierdalają się podpalonymi patykami w lesie? Bo kiedy w Polsce nie mamy jakiegoś wspólnego wroga, który wiadomo, że jest zły, to zaczynamy robić głupie rzeczy. Na przykład jak dowiadujemy się, że na YouTubie ludzie zarabiają pieniądze, to zamawiamy pizzę do mieszkania jakiegoś YouTubera w ramach zemsty. To mu pokażę, ale jestem dorosły, umiem zadzwonić przez telefon. Ale jeszcze a propos samych harcerzy. Wiem to z doświadczenia, że to są najwięksi degeneraci po tym, jak skończą to harcerstwo. Wiecie dlaczego? Bo w duszy nie można tłumić melanżu. Co robisz, gdy jesteś sam w domu? To? Krzysiu, jakie by było twoje ostatnie słowo, gdyby ktoś trzymał ci pistolet przy łbie? Rosebud. Uhuhu, jaki zadufany dowcip. Bez nadziei. Krzysiu, dlaczego najlepsze pomysły przychodzą do głowy na kiblu lub pod prysznicem? Idąc tym tokiem myślenia, czy pomysły na najlepsze wynalazki, scenariusze, systemy i tak dalej powstały w łazienkach? To się bierze po prostu stąd, że siedzenie na kiblu jest najbliższym medytacji stanem, którego zaznaje statystyczny uczestnik naszej cywilizacji. To nie jest tak, że kibel jest jakimś magicznym miejscem, po prostu tam dajemy sobie kilka minut zapomnienia, których brakuje nam w codziennej rzeczywistości. Czyli następnym razem siądź na kanapie w salonie i poczuj się tak, jakbyś siedział na kiblu. Wyluzuj się i wszystko stanie się samo. Chodzi mi o dobre pomysły, a nie że się zesrasz. Brykiety, brykiety! I to tyle w nowym odcinku Zapytaj Beczkę. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Nam wszystkim zależy tutaj tylko na tym, żeby się wspólnie spotkać i ponapierdalać z tego, jakimi wszyscy jesteśmy debilami. Z tym poczuciem bycia debilem ja pozostawiam was dzisiaj. Trzymajcie się. Czas na chamską może nie dzisiaj. Brykiety, brykiety!